Message? From Michelle. Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. 8 września. Smutna data, która od tego roku będzie symbolizowała śmierć ikonicznej głowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Elżbiety II. 11 dni później miały miejsce uroczystości pogrzebowe, na których się dzisiaj skupimy. Podczas transmisji mogliśmy zobaczyć głowy ponad 100 państw wraz z osobami towarzyszącymi. Do tego na miejscu zjawiło się wiele znanych z różnych dziedzin osób. Mówi się, że w okolicach miejsca procesji zgromadziło się ponad 100 tysięcy osób, a ponad 4 miliardy oglądało transmisję. Ja jakoś średnio w to wierzę, bo Afryka i Chiny mają prawie 3 miliardy ludzi, nie mają dostępu lub czasu na telewizor, więc zaryzykuję, że liczba jest trochę przesadzona, aby podkręcić wagę wydarzenia. W każdym razie jest dużo ciekawych komunikatów niewerbalnych, a ja postaram się Wam je przedstawić. Dzisiaj zobaczycie zachowania, które świadczą o maskowaniu swoich prawdziwych emocji. Where William and Kate, Prince William and Kate are, where they are greeting members of the public, they are... prezentują szacunek autorytetowi. Czy naturalne reakcje na niespodziewane wydarzenia. Zobaczmy więc, co kryje się między gestami tego wydarzenia. Urodzona w 1926 roku Elżbieta II, a właściwie Elizabeth Alexandra Mary, była monarchinią przez ponad 70 lat, co czyni ją najdłużej panującą kobietą w historii świata oraz najdłużej panującą spośród wszystkich brytyjskich monarchów ogólnie. Nie może zatem dziwić jej ogromna popularność. Nawet jak zadzwoniłem w dniu pogrzebu do swojej babci, czy jedziemy na zakupy, to chciała, ale później oddzwoniła, że jak mogę, to żebym zrobił sam zakupy, bo ona ogląda ceremonię. No i mówię, że przecież będą o tym trąbić jeszcze przez tydzień w telewizji i nic jej nie ominie, ale nie dała się przekonać. Powiedziała, że nic takiego już na żywo nie zobaczy i że tak jak żyje, o królowej zawsze było słychać. Tak więc, jak widać, podbiła serca milionów ludzi na świecie przez wytworzenie dookoła siebie niezwykle ciepłego wizerunku. Królowa zmarła w wieku 96 lat, a z taką sytuacją wiąże się skomplikowana 10-dniowa operacja o nazwie London Bridge. Nie ten London Bridge, tylko ten. Operation London Bridge is the not so secret plan for the United Kingdom when the Queen dies. Plan ten zawiera w sobie dokładną kolejność informowania poszczególnych osób w państwie, następnie przekazania tej informacji mediom, zresztą jako pierwsze dowiedziały się o tym telewizja BBC oraz o tym, jak będą toczyły się dalsze losy Brytanii. Pierwszą sytuacją, na którą zwrócę uwagę, jest moment przed opuszczeniem trumny do krypty w świątyni zamku w Windsor. Nowy król Karol III wraz z Lordem Chamberlainem, najwyższym urzędnikiem w królewskim domu, podchodzą do trumny, żeby złożyć miniaturę sztandaru Gwardii Grenadierów. Oraz przełamać różdżkę urzędu na znak zakończenia panowania dotychczasowej monarchini. Widzimy, że król ze względu na wyższą pozycję podąża w kierunku trumny jako pierwszy. Obaj panowie kłaniają się w stronę ołtarza, po czym obracają się tak, aby król stał bliżej trumny, ponieważ to on będzie składał proporzec jako pierwszy. O ile dobrze pamiętam, to w krajach wschodu osoba, która wchodzi później, jest uznawana za większy autorytet. Do Karola III podchodzi mężczyzna, który przekazuje mu symboliczną tkaninę i wykonuje wyraźny ukłon głowy wyrażający szacunek. Monarcha podchodzi do trumny i bardzo starannie układa miniaturę sztandaru, po czym wycofuje się twarzą do trumny. To ponownie oznaka szacunku. Zwróćcie uwagę na oficera królewskiego domu. Urzędnik sprawnym krokiem podchodzi do szczytu trumny i na moment przed podniesieniem różdżki nerwowo zerka w dół.
Być może chciał upewnić się, czy stoi w odpowiednim wcześniej ustalonym miejscu. Być może jest to oznaka stresu i związanego z nim braku pewności siebie. Albo też po raz kolejny chciał okazać szacunek. Jeżeli jesteście spostrzegawczy, na pewno zauważyliście charakterystyczny ruch dłonią w trakcie podchodzenia do trumny. Pokażę go wam jeszcze raz. To także może wskazywać na zdenerwowanie. Jest to gest zwany manipulatorem. Ewentualnie, choć nie jestem przekonany, myśl z tyłu głowy, żeby wyprostować materiał na kieszeni od spodni czy marynarki. To są już takie zresztą detale, które nie mają większego wpływu i są mimowolne. Po dokonaniu złamania następuje sytuacja, po której możemy zobaczyć, że Lord Chamberlain jest w stresie. Zobaczcie na niepewny ruch głową oraz późniejsze wycofanie się na miejsce. Wygląda to na uniknięcie spojrzenia w kierunku króla i pokorny powrót na swoje miejsce ze spuszczoną głową. Przypomina to scenę, w której zestresowana osoba ustępuje przestrzeni silniejszemu, no ale zresztą kto by się tam nie stresował przy tak wymagającej personie. Już po dokonaniu ceremonialnych czynności panowie wracają na swoje miejsca. Tutaj ponownie zwróćcie uwagę na zachowanie naszego urzędnika. Robi krok w tył i znowu opuszcza głowę, aby przepuścić króla z należytym szacunkiem. I dopiero, kiedy Karol III jest zdecydowanie przed mężczyzną, ten zaczyna iść. Wszystkie te zachowania wskazywały na ceremonialność wydarzenia i stres z nią związany, ale także na szacunek do autorytetu najwyżej usytuowanej osoby w państwie. Jak już wspominałem, tak ważne wydarzenia wymagają doskonale zaplanowanych i niezachwianych procedur. To wiąże się z ogromnym stresem dla osób uczestniczących w tego typu przedsięwzięciach. Dlatego pobawimy się w zabawę. Kto nie widział, niech zaciera rączki. Przedstawiam wam strażników pilnujących trumny. Który z nich zemdleje? Prawdopodobnie zgadliście. Widzimy chwiejącego się strażnika szkockiej gwardii ceremonialnej, który zasłabł, a w konsekwencji tego upadł na twarz. Popatrzcie jednak na resztę osób biorących udział w ceremonii. Na pomoc poszkodowanemu podbiegły osoby z ubocza, nie uczestniczące bezpośrednio w uroczystości. Pozostali strażnicy byli niezachwiani. Może wydawać się to mało moralne ze strony jego kolegów, ale są wyszkoleni właśnie w ten sposób, żeby liczyło się dla nich wyłącznie postawione przed nimi zadanie, nie zważając na okoliczności. W sumie oglądałem to kilkadziesiąt razy, żeby zobaczyć zachowania postronnych ludzi. Tak więc mamy zakłopotanie pana po prawej, zastanawia się, jaka decyzja będzie słuszna, dwie kobiety zasłaniają usta na znak niedowierzania, to jest naturalna reakcja, a i tu jeszcze jedna. Reakcja, która jest tłumiona przez panujące zasady. Widoczna zaciśnięta pięść. Jestem pewien, że ciało tego strażnika było całe napięte i w gotowości do pomocy. Widzimy również bardzo szybką reakcję osoby z prawej strony. Brawa za czujność. Delikatnie, mimo że był dalej, to trochę szybciej zareagował niż osoba po lewej stronie. I podobno, z tego co wyczytałem, osoba poszkodowana szybko wróciła do pełni sił. Ceremonia musiała biec swoim tempem. Właśnie z tego względu strażnicy królewscy powinni być skupieni na swoim zadaniu i pozostać niewzruszeni bez względu na jakiekolwiek rozpraszacze dziejące się dookoła. Nawet jak kolega z pracy uderzy dziewczynkę w twarz, aż kapelusze lecą. Przejdźmy do ciekawego momentu, w którym Meghan Markle i książę Harry rozmawiają z ludźmi stojącymi przy barierkach, dziękując tym samym za składanie kwiatów oraz przybycie na uroczystości pogrzebowe babci Harry'ego. Harry and Meghan, who are with members of the public now doing something very similar on the other side of the park to where William and Kate, Prince William and Kate are, where they are greeting members of the public. They are. Widzimy, że księżna trzyma w ręce bukiet kwiatów otrzymany od kogoś z tłumu. W pewnej chwili podchodzi do niej mężczyzna odpowiedzialny prawdopodobnie za odbieranie kwiatów od pary, żeby nie musieli ich dźwigać. Wyraźnie nie spodobało się to księżnej Meghan, ponieważ odmówiła mężczyźnie z obsługi, bo ona sama chce złożyć otrzymane kwiaty. Tak to rozumiem. Zachodzi tu trochę więcej procesów, o których chcę wam powiedzieć. Po pierwsze, Meghan uśmiecha się, co automatycznie znajduje odbicie w zachowaniu obsługi. Możecie to wykorzystać w przyszłości. On podobnie reagując, pokazuje, że nie ma złych zamiarów. Po drugie, otwartą dłoń kieruje w stronę Meghan, prezentując, że chce nawiązać kontakt, ale nie dotyka jej, więc nie narusza jej prywatności.
Po trzecie, Meghan jest pobudzona. Bardzo szybko reaguje. Nie zdążyła się odwrócić, a już mówi do służby oraz kieruje wzrok do celu, co chce zrobić. Taka luźna myśl, wydaje mi się, że ona już gdzieś z tyłu głowy miała to przygotowane, że zaraz ktoś będzie się do niej czepiać, być może już wcześniej to robili. I na końcu lekko ugina nogi, co ma pokazać jej delikatność. Prezentuje się wówczas jako osoba niedominująca, ale stanowcza w swoich planach. No, można powiedzieć po prostu ludzka. Co więcej, mam pomysł na kolejny odcinek serii Baw się, w którym opowiem o wysyłaniu sprzecznych komunikatów. Więc wyobraźcie sobie, że mówicie głośno i stanowczo, a kulicie się i unikacie kontaktu wzrokowego. Dysonans w środowisku. Gotowy. Zauważmy, w pierwszej chwili na jej twarzy dostrzegamy irytację, która szybciutko przeradza się w uśmiech i uprzejme zwrócenie uwagi. Członkowie rodziny królewskiej doskonale zdają sobie sprawę z mowy ciała oraz innych zabiegów, które będą działały na korzyść ich wizerunku, bądź też nie. Jednak niektóre reakcje piekielnie trudno jest ukryć, stąd też wyraźnie dostrzegalna zmiana w jej mimice na przestrzeni, no nie wiem, sekundy od rozpoczęcia rozmowy z członkiem obsługi. Od wyraźnie widocznej irytacji do PR-owego uśmiechu. A co do kwiatów, uważam, że chciała tym pokazać szacunek dla publiczności, że liczy się z ich zdaniem. Czy to był chwyt PR-owy? Prawdopodobnie tak. Sama Meghan jest obiektem szczególnego zainteresowania w Wielkiej Brytanii po udzieleniu bardzo niekorzystnego dla rodziny królewskiej wywiadu dla Oprah Winfrey, w którym małżeństwo opisywało życie na dworze królewskim jako niezwykle ograniczające, a odcięcie się od tego i rezygnacja z korony królewskiej w przyszłości była dla nich bardzo uwalniająca. Być może niektórzy z Was mają wrażenie, bo ja tak słodzę nieraz Meghan, że jest super, że jest szczera i wychodzę na nieobiektywną osobę. Zgadza się. Być może to przez to, że darzy ją sympatią od czasu roli w serialu Garnitury. You got a minute? Maybe. It's not about us, it's about work. Oh, yeah. Mam świadomość, że Meghan ma wrogów na całym świecie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii. Ludzie jej nie szanują i mają jej za złe. Niektórzy dlatego, że miesza w rodzinie królewskiej, inni dlatego, że jest Amerykanką. Są i tacy, którym przeszkadza jej kolor skóry. To jest wystarczające do tego, żeby kogoś nienawidzić, prawda? No i jest tak, że Meghan ma tego świadomość, dlatego niejednokrotnie chowa się za ramionami swojego męża. Ludzie czasem rzucą wobec niej negatywny komentarz, a czasami nie podadzą jej dłoni, chociażby na takiej uroczystości. I to chcę wam teraz pokazać. Jake, I think the woman's daughter with the brown hair. Watch. Did you see that? To zrozumiałe, że ludzie przyszli pożegnać królową i jeśli mają odmienne zdanie na temat Meghan, nie darzą jej sympatią, to nie chcą jej uścisnąć dłoni. To jest okej, bo jest spójne. Na przykład ta pani jest najwyraźniej zakłopotana całą sytuacją, że wypada uścisnąć dłoń tak jak inni to robią, a ona tego nie ma zamiaru zrobić. Tak więc opuszcza głowę, następnie czuje wzrok córki na sobie, która trochę niedowierza, takie ej, ale przecież to była Meghan! Uważam, że jej matka zrobiła coś bardzo dobrego, bo pokazała córce oraz innym, że jest spójna ze swoim zdaniem. I Meghan prawdopodobnie to w mgnieniu oka zobaczyła i po prostu poszła dalej. Zaciśnięte usta. Nie skomentowała tego swojej córce, po prostu opuściła wzrok. Być może później będą o tym rozmawiać już na spokojnie. A teraz wydajcie znać w komentarzu na dole, co wy robicie, gdy ktoś was ignoruje i nie chce wam podać dłoni. Czy na przykład robicie tak? Zobaczcie Kate, która idzie pewnym krokiem w stronę pana po lewej. Ręce opuszczone, swobodne, natomiast Meghan z tyłu łączy palce. To również ma znaczenie. Żywo komentowane było spotkanie książęcych par, Kate i William oraz Meghan i Harry. Ze względu na kontrowersje związane z tą drugą parą, to właśnie William wraz z żoną są zdecydowanie bardziej przywiązani do rodziny królewskiej i wszystkich obowiązków z tym faktem związanych. Obejrzyjcie ten fragment i zwróćcie uwagę na to, co kryje się w ich komunikacji niewerbalnej. Bo jest kilka rzeczy. Może po kolei. Na pierwszy rzut oka widać, że to właśnie Kate z Williamem są parą dominującą. To oni przejęli inicjatywę i zdają się być przywódcami tej chwili. Dzieje się tak dlatego, że właśnie oni mają wyższy status, ze względu na to, że William jest pierwszy w kolejce do tronu.
A księżna Meghan po wyjściu z samochodu widać wyraźne zawahania. Złożyła razem dłonie w oczekiwaniu na męża, jednak szybko zdała sobie sprawę, że powinna podejść do reszty i przywitać się z mężczyzną. Po przywitaniu to Kate przejmuje inicjatywę, a książę Harry udaje się do Meghan i obejmuje ją, dodając w ten sposób otuchy. Oboje stoją nieco poza centrum rozmowy, no troszkę się dystansują. Zaraz po zakończeniu krótkiej rozmowy wszyscy ruszają w stronę czekającego na nich tłumu. Zobaczcie, jedna ważna sprawa. Uroczystość jest taka, a nie inna. Powinni zachować powagę. Nie są tam dla siebie, tylko dla swojej babci. Tak krótko mówiąc. Ludzie biją brawa, krzyczą. Jest super, widzimy was. Oni trochę chyba są zakłopotani całą sytuacją, przez co William poprawia sobie guzik od marynarki, upewnia się, że jest zapięty. Meghan dotyka włosów swojej twarzy. Harry, co on robił? Zauważmy, że zachowanie księżnej Kate i księcia Williama dyktowane jest etykietą dworu i procedurami, natomiast druga para pozwala sobie na o wiele więcej, jeżeli chodzi o to, co robią. Trzymają się za ręce w taki sposób, że wygląda to, jakby Harry prowadził Meghan, co odbiera jej autonomiczności. W ogóle zobaczcie, jak to życie pisze scenariusze. Wydawać by się mogło, że życie tych osób jest najlepsze, jakie można sobie wymarzyć. Ma się dużo pieniędzy, jest się znanym. Niestety są to tylko pierwsze myśli, bo później nie jest tak kolorowo. I sam chciałem kiedyś znaleźć się na miejscu znanych osób, ale po czasie domyślam się, jakie może to być męczące. Książę Harry stracił matkę jako 13-latek. Jego ojciec miał romans. Elżbieta II nie zaznała młodości, bo musiała szybko dojrzeć i przejęła obowiązki po swoim ojcu. Z kolei jej stryj abdykował i zrzekł się korony, co w konsekwencji sprawiło, że to ona stała się później królową, ponieważ zakochał się w podwójnej rozwódce i to z nią chciał spędzić życie. Tak więc w świetle Jupiterów często jest super, ale za kulisami jest bardzo restrykcyjnie. Wszyscy patrzą na ręce i nie można robić wielu rzeczy, które nam przystoi. Warto to docenić. Tu dochodzi do momentu, w której inicjatywę przyjmuje książę William, wskazując kierunek dalszej drogi, po czym bardzo subtelnie nakierowuje swoją partnerkę poprzez lekki dotyk w okolice powyżej lędźwi. W miarę zbliżania się coraz dokładniej widać zmieszanie na twarzy Meghan, która jest zdenerwowana całą sytuacją. Dostrzegamy zwolnienie kroku i istne wyczekiwanie na polecenie swojego szwagra. W całej tej sytuacji doskonale widać, że wszelkie zachowania związane z protokołem i kodeksem królewskim znacznie bliższe są Kate i Williamowi, ponieważ możemy wywnioskować, że czują się w takich sytuacjach zdecydowanie bardziej swobodnie. W tym miejscu ponownie widzimy moment, w którym niezwłocznie po puszczeniu dłoni męża Meghan chwyta się za własne dłonie, co świadczy o jej wyuczonej pozycji bazowej, dającej jej samoukojenie. Więcej o tym będę mówił w swoim darmowym minikursie, który już dla Was przygotowuję. Możecie zapisać się z linka znajdującego się w opisie filmu. Uroczystości pogrzebowe Elżbiety II zgromadziły w jednym miejscu przywódców 145 państw. Tak mówili. It is those personal anecdotes, those international relationships, admiration for the Queen. Tak ogromne zbiorowisko wysoko postawionych osób powoduje, że widzowie szczególnie przyglądają się poszczególnym zachowaniom tych osób. Bardzo często szukając pretekstu do krytyki. Tak właśnie zrobił Donald Trump, który napisał na swoim Twitterze. W nieruchomościach, jak w polityce i w życiu, położenie jest wszystkim. To stało się z Ameryką w ciągu zaledwie 2 krótkich lat. Brak szacunku. Jednakże to dobry moment dla naszego prezydenta, żeby poznać przywódców niektórych krajów trzeciego świata. Jeśli byłbym prezydentem, nigdy by mnie tam nie posadzili. I nasz kraj byłby całkowicie inny niż jest teraz. Były prezydent USA zwrócił uwagę na miejsce, które zajmował Joe Biden podczas pogrzebu królowej. Według niego prezydent takiego mocarstwa powinien siedzieć w pierwszych rzędach, aby okazać swoją dominującą potęgę jako głowa tak mocnego państwa. Jednak, jak się okazuje, prawdopodobnie był w błędzie. O ile wiadomo, zgodnie z przyjętym konwenansem, w pierwszych rzędach siedziały głowy państw należących do wspólnoty narodów, w skład której nie wchodzą Stany Zjednoczone. W kolejnych rzędach siedzieli przywódcy zgodnie ze stażem panowania. Im dłużej dana osoba jest głową państwa, tym bliżej siedziała, a Joe Biden jest prezydentem od stycznia 2021 roku, stąd jego pozycja.
No i w mojej ocenie jest to wysoce niestosowne. Rządzić się, gdzie się będzie siedzieć na nie swojej uroczystości. To tak jakby ktoś innego wyznania jako gość nakazywał prowadzić obrządek innej wiary. Albo ego do kieszeni, albo żegnamy. Tak więc jeśli dostrzeżecie u kogoś zachowanie, na podstawie którego wyciągniecie jakieś wnioski określające tę osobę, powstrzymajcie się i poznajcie możliwie jak najlepiej sytuację. O ile się da oczywiście. Jeśli widzicie Joe Bidena siedzącego dopiero w 14 rzędzie, możecie pomyśleć, że jest słabym przywódcą, bez autorytetu. Jednak kiedy poznacie cały protokół uroczystości, którego trzeba się trzymać, sytuacja ma się trochę inaczej. Zachowanie jest wtedy niejako wymuszone i odgórnie narzucone przez zewnętrzne czynniki, które są ponad psychologicznymi aspektami. Wiele razy powtarzam, że pojedyncze zachowanie nic nie oznacza, więc warto powstrzymać się przed zbyt szybkim osądem. Ale widocznie Donald Trump jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Przez takie momenty jak te, które widzicie, Elżbieta nie była tylko monarchinią. Była człowiekiem zdyscyplinowanym, wytrwałym i dbającym o dobre imię swojego narodu i królestwa. Mimo skandali, w jakich uczestniczyła przez kilkadziesiąt lat panowania, spójnie prowadziła swoją politykę, w konsekwencji czego przyszło nam żyć w spokojnych czasach. Wytworzyła wokół siebie przyjazną, ciepłą i bardzo ludzką otoczkę. Czy były to wyłącznie PR-owe działania? Tego nie wiem, ale jeśli tak, to miała naprawdę doskonałych doradców, ponieważ sprawiała wrażenie niezwykle autentycznej. Uroczystości związane z jej pogrzebem pozwoliły nam wyostrzyć nasze oczy na zachowania pozawerbalne. Był to niezły trening dla osób, które lubią analizować mowę ciała. Jeśli dostrzegliście sytuację, o której nie wspomniałem, możecie oczywiście podzielić się nią w komentarzu. A, możliwe, że zastanawiałeś się, jak zadbać o swoje pierwsze wrażenie i jak prawidłowo przedstawiać się w towarzystwie. Musisz wiedzieć o tym, że tworzenie pierwszego wrażenia jest łatwiejsze niż ci się wydaje. Możesz stać się osobą, która z łatwością nawiązuje kontakty, częściej patrzy w oczy, czy też opowiada zabawne historie. Jednym z najprostszych rozwiązań może okazać się kurs online o nazwie Pierwsze wrażenie tylko raz. Bo krok po kroku przez ponad 20 dni poprowadzę cię przez teorię i praktykę. Przedstawię ci teraz maila, którego dostałem od jednej ze studentek. Skontaktowała się ze mną, aby dowiedzieć się, jak swobodnie stać podczas rozmowy. Twoje wskazówki są super. Dłonie z trzymaniem monety rzeczywiście są pozycją komfortową i wygląda to dobrze. Wiedziałam już o tym, jak tylko obejrzałam filmik, który dla mnie nagrałeś. To mi pasuje i tak czuję się dobrze. Daje mi to dużą stabilizację, ukrywa drżące dłonie. Świetna jest twoja rada dotycząca powrotu do momentów komfortowych, tak zwane kotwice. Postaram się o tym pamiętać w momentach stresowych. Z kolei inny student napisał: polecam serdecznie kursy wszystkim, którzy chcą rozbudować swoje umiejętności komunikacji niewerbalnej, które pomogą odnaleźć się w wielu sytuacjach. Wiedza i ćwiczenia są przekazywane w bardzo przystępny sposób, dzięki temu nauka jest przyjemna i efektywna. No i rozwieję twoją ostatnią wątpliwość. Jeśli zdecydujesz się na kurs, a on nie spełni twoich oczekiwań, otrzymasz 100% zwrotu na konto. Jeśli uważasz, że ten kurs jest dla ciebie, kliknij teraz w link na ekranie lub w opisie filmu.